Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku prac przygotowawczych do Bizona Rekorda. Co tam, Stachu? O kurde. Klucz mu wypadł. Dla Stacha jak zawsze najgorsza robota. Stachu nurkuje dziś. Ja ostatnio, że tu siedział, to zaraz Stachu. O, dobra. Idziemy zobaczyć, co on tam dubie. Nie wiem, czy będzie coś widać. No, dubę. Siostro, młotek. I taka sytuacja. I co? Zawleczkę już mamy zarobioną. Będzie trzeba napiąć. Jeden będziemy skracać. A tu jest klimek. To jest piesku. Jeden będziemy skracać i tak. Plan na ten odcinek to jest taki, że skończymy już cały środek. Jeszcze prócz sita, bo na sito jedno czekamy, to sit nie założymy wszystkich. I co? Będziemy tam spawać takie blachy właśnie, te co się urwały tutaj. Te tutaj, które się urwały, te chwytaki widzicie. Niestety. Nie wiem, to się jakby skruszyła ta blacha. Urwała tak. Ciężko. Ciężko, kurczę. Ciężko je, ciężko dojść, co tu się tak naprawdę stało. Będziemy jeszcze czyścić układ chłodzenia. Chłodnicę będziemy czyścić. Słyszysz? Co? Powiedz od razu, że generalkę już. Stachu mówi, że generalka. Silnik jest zdrowy na szczęście. Także co? No zobaczymy, co tu będziemy dalej robić. Będziecie widzieli na bieżąco w odcinku. Czekajcie, mamy tutaj zamiennik. Zrobiono specjalnie, jest dziura na piątkę. I mam tu lepszy zawleczkę. Lepsze, znaczy się zawleczki. Nie, ja bym te bolczyki takie rozporowe. To dobre by było. Ty masz podkładkę i ten. Dasz. A ci drugi? No co? Nie zawiniesz, to tam dam ci drugi. No to dam ci drugi, bo tu jest taki. Nie ma miejsca. To masz taki, jak go. O, o, no ten to. No ten to chyba nawet był taki jak tamten. No. On był podkrzywiony już. Jest troszeczkę różnicy w górę. Ta dźwignia jest inna. Tak, żem czuł. Tak, żem czuł. Czyli lipa? Chociaż. Może przykrzywiona. To jest ta, co wyjęliśmy. Skrzywiona. No. Krzywiło ją. Tu widać różnicę. No, guda. Jest różnica. No. No ogólnie to są trzy dypy tych dźwigni. Tak? Tak. Będzie ona jest taka mniejsza. Założymy, zobaczymy. To będzie uruchomiony. No ale to jest jak z Bizona przecież tak. No, bo tam no tak, ale tu są tak jakby trzy. Trzy typy, nie? No to jak oryginalna, to musi być to. Już masz miejsce. Ja może to jeszcze popuścić. Nie, tam nie musisz. Zeszło? To jest chyba oryginalna. Jesteś tam w środku czy nie? No. To weno trochę ofni, a ja muszę podźwignąć to. To jest takie, jak się wchodzi do środka, to się wychodzi ostatecznie. To teraz kanał będzie. Jak tam sytuacja? Już wyszedł. Widzisz? Ale swoboda. Ale widzisz jak tam jest? Zobaczysz czy nie? No patrzę. Czekaj, z tamtej strony. Bo... O kurna, luks. Jest miejsce na podkładkę. Będzie baja. Nie widzę. Co? Ja tak wejdę, to wiem. No to właśnie. O kur... A za dużo. A za dużo. To się trochę odbije, bo to... Już? No już.
No kurwa! Obiec bezzyskowy jest w tym i z 2018 czuć, nie? Zobacz, no Stacha zawsze na najgorszą robotę. Stachu ładnie się tu mieści. Poświeć tu Stachowi, pokażemy to do kamerki. Małe jest piękne. No właśnie. A Stachu nie powiedział, nigdy nie powiedział, że Stachu jest mały, bo mój bany ma 1,86 i cyk, jak nas zjeżdżali. Cyga na Hyperionie. Jak Hyperion. Hopa, 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 hopa. Dobra, to wyjeżdżamy, nie? Kurwa, jest okej. Okay. Powinno być git. Uciekaj. Wystawisz go trochę, żeby nie uleć. No dupą, żeby wiesz, wyszło, nie? Opa. Nic jak zeta się. Co? Czekaj, muszę se ustawić. O, widzę cię. To uważaj ta bosy walnie wiatrem, bo tam jest podkręcone. Dobra. Załączamy. Dawaj, chodź, kurde. Cichutko teraz, nie? Chłopie, luz! No? Było, było, no? Było. Patrz, co tu się dzieje, ze ślimaka co leci. Taśmę jeszcze będzie trzeba naciągnąć. Ale nie, dobrze jest, zobacz. No bije wiaterek, no bo jest podkręcony. Poczekaj. Zaraz mu dam na obrotach. Wiatr mu zwiększy, nie? Niech się zagnowa się. Dam mu na... Jeszcze tłok stanął i co? Wiatr teraz, człowieku, będzie dmuchało, żeby szyby wyjął. Nie, ale dobrze. Teraz nie ma tego drugiej. No. Tam klas ciebie na bazie. Jak tu fajnie chodzi i nie bije. Zobacz, jaka jest różnica, nie? Bo tam guma była i... Że luzu jest tutaj na tym. No, a tam wiesz, że guma była i to...
Centauro, zobacz jak jest elegancko, posłuchajcie. O. O, ale rzuca. No, robi robotę. Dobra, daj mu. Masz, nagrasz jak... Karol mu tutaj zaraz da na obroty. Wydmuchamy wszystkie szczury. Ciąg dalszy na nas wiek. Musiał to był. W końcu się go pozbywamy. No ale sporo. Kuje w łapy, nie? Chyba trzeba do basenu po. Chyba trzeba do basenu. Ale zimna woda. Nagramy wam później relację jeszcze na koniec odcinka. Jak walimy do basenu na bombę. No i dzisiaj zimna woda, słuchaj. Co jest? Zobaczymy. Ale masy. Skąd to się dobiera? Nie wiem, ale ciągle mu przybywa, nie? No. Zobacz, jak ta tam kupa się zebrała. Ja cię kręcę. Kurde, to jest moje zboże. A ja się dziwiłem, dlaczego mi kurwa worek sypnęło. Bo dwa zostały kumpa. Dwa lata temu. Nie, to umiecie jest. Bo umiecie pół worka sypnęło. Wiesz. Jakby ktoś chciał popląd, na popląd sprzedamy. Albo na paskę. No już prawie, jeszcze tam stało trochę w rogu dziubni. Już nie dużo zostało. Bo to pod wpływem wiatru za duża masa jest, żeby to wyszło, nie? Teraz jak ruszy tyłem. Jak to worek jest w człowieku tego. No czekaj, a spróbuj rękę wsadzić. Ten grzebień jakby zdjął, to byłoby wygodnie, nie? Już to pomiędzy za to wyczyszczony będzie. Parale.
miało cały czas prosto. No i dobra, nie ma co się śpieszyć, słuchaj. Co? Dawaj teraz trochę w tą stronę. O, o, no. No i dobra, je, i prosto, jedź. Teraz tą trochę. No i dobra, jedź. Tam jest dobrze. Dawaj śmiało. Tu nie zahaczysz, także spoko. Nie. Dobra, jak tam, zmieści się? Zamknie? Jeszcze? No to jeszcze. Dobra, jest. Możesz opuszczać pomału. No dawaj, śmiało. Dobra, siedź. Daj mu jeszcze, jak to za tradycji bywa na koniec, kurde, gaszenia. No i gitara. Pan komuś by tak zrobił przed gaszeniem. Dzisiejszy odcinku, nie wiem jak nas tu będzie widać, ale coś tam będzie widać. Do następnego! Do następnego z Bizona albo z innego tak. Odcinka, także pozdrawiamy Piotruś, pozdrawia Karol, ten operator Bizona. Uczy się dopiero. Dobra, i ja Stachu, operator kamerzysty od robót najtrudniejszych, także widzimy się w kolejnym odcinku. Odczyszczenia, tak.